W 2011 roku Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła do swych działań system ICF, czyli Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. System ten jest obecnie wykorzystywany w naszych licznych programach wsparcia i aktywizacji. Pytam wiceprezesa FAR Rafała Skrzypczyka. Na czym polega innowacyjność tej metody? Innowacyjność polega nad innym spojrzeniem na temat niepełnosprawności. ICF, Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności i Zdrowia, tak można to rozwinąć, bezpośrednio współgra z ideami, zapisami konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W podobny sposób definiuje niepełnosprawność, której niepełnosprawność nie jest efektem wyłącznie stanu zdrowia, ale barier, z którymi się człowiek styka. Wpływ otoczenia, środowiska, nawet przyrządów i przyborów pomocniczych. Co nam daje ten system? Po co został wprowadzony? To nie jest jakieś specjalne narzędzie, które ułatwi rehabilitację. Nie jest to narzędzie badawcze, takie typowe. Jest to miejsce zapisu. Praidea była taka, by osoby niezależnie, w którym miejscu świata się znajdują, jeżeli otrzymują dokumentację, to na innym krańcu świata można tę dokumentację jasno odczytać. Jeśli dotyczy to zdrowia, jest to bardzo istotne. A do tej pory wyglądało to tak, że trzeba było, nie wiem, tłumacza przesięgłego, kogoś innego. Ktoś musiał się trudzić nad tym, co miał autor na myśli, formułując tak zdanie, a nie inaczej. A najgorzej, jeśli ktoś jeszcze odręcznie coś napisał. Tutaj w formie takiej alfanumerycznej opisany jest stan zdrowia, opisane są struktura, budowa, funkcje ciała, ale również aktywności człowieka są dosyć dobrze precyzyjnie opisane, jego uczestnictwo w różnych miejscach i to te rzeczywiste i te, które wynikają z niepełnosprawności, a różnica jest bardzo duża, bo wiadomo, że osoba po urazie rdzenia z paraplegią nie chodzi, czyli można powiedzieć, że jego możliwości przemieszczania się są zerowe, tak? Natomiast jeśli ma dobrze przygotowany wózek, to jego ta aktywność, czyli możliwość dojechania do sklepu czy do pracy, nagle się zwiększa albo praktycznie nie stanowi żadnego problemu, jeśli po drodze nic się nie pojawi. To wszystko się zapisuje. Zapisuje się również wpływ otoczenia, jak powiedziałem, o wózku, ale dokładnie tak samo rodzinę, jak również cechy osobowe. Dlaczego jest to tak istotne? Dzięki takiemu precyzyjnemu opisowi, to pierwsza rzecz, jest możliwość przekazania tej dokumentacji dalej. I kolejna osoba, która będzie pracować, dokładnie wie, co jest z człowiekiem i jakie są prognozy. I opisując otoczenie i możliwości uczestnictwa, zupełnie inaczej się określa też formy wsparcia i cele rehabilitacji. Te cele zaczynają odchodzić od fizyczności, czyli celem nie jest postawienie na nogach człowieka, nie jest nauka poruszania się na wózku, tylko nauka poruszania się na wózku w celu podjęcia pracy, założenia rodziny, nie wiem, spełnienia różnych swoich marzeń sportowych, artystycznych, jakichkolwiek innych. Ale ktoś może mieć różne obawy, na przykład, że będzie musiał wypełniać jakieś arkusze, formularze, albo że zostanie zaszufladkowany. Sam ICF nie szufladkuje w żaden sposób i nawet jest to ta filozofia tego. No, to jest jedynie zapis informacji, które się zbiera w trakcie normalnego badania. Tylko i to badanie zawsze się przeprowadzało tak samo, wywiad tak samo, tylko że do tej pory z wywiadu wyciągało się tylko niewielkie rzeczy lub ktoś był bardziej świadomy i potrafił połączyć fakty, a ICF to porządkuje. Dostrzegając zalety systemu opisu funkcjonalności niepełnosprawności i zdrowia, czyli ICF, Światowe Zgromadzenie Zdrowia zaleciło stosowanie go na całym świecie. Jednak w Polsce ICF dopiero zaczyna się rozwijać, a FAR ma w tym duży udział. Chcąc wdrożyć ICF, oczywiście nawiązaliśmy kontakty ze wszystkimi, którzy to robią i w Polsce się zajmują ICF-em. Między innymi współpracujemy ściśle z Polską Radą ICF-u. My wykonujemy pewną pionierską robotę. Tych przykładów zastosowania ICF-u nie jest zbyt wiele. W Polsce dopiero to raczkuje. Przez te 2 lata już żeśmy nabrali dosyć dużego doświadczenia. Nie wiem, że jesteśmy już super ekspertami, ale oczywiście jesteśmy wymieniani za granicą jako te wzorcowe działania w dosyć specyficznym obszarze, dlatego że to my nie jesteśmy służbą zdrowia oczywiście. Współpracujemy z największą kliniką w Nodwil w Szwajcarii, która jest najbardziej wzorcową dla urazów rdzenia kręgowego, co też świadczy o uznaniu naszej pracy, którą żeśmy wykonali. Nasz wkład w ICF, wydaje mi się, będzie coraz większy, dlatego że my tutaj analizujemy zupełnie nowe rzeczy, które też nie zostały opisane. ICF jest rzeczą wdrażaną oczywiście już od kilku lat, tak dosyć intensywnie, w wielu krajach jest to dosyć zaawansowane, ale w wielu przypadkach pozostaje tylko na sferze tej części typowo medycznej.
Natomiast powoli, powoli wychodzi to dalej i tutaj jesteśmy w czołówce, tak jak w Polsce w ogóle w ICF-ie, to mogę powiedzieć, że w Europie nasze doświadczenia są już coraz bardziej oceniane i jesteśmy partnerem w przyszłych pracach badawczych międzynarodowych.